Dzień dobry. Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować Nie. rozmowę. Dziękuję serdecznie, nie będę czekał. Will be continued. O nie, żadne continue. Dziękuję bardzo za taki przykus. Jest pierwsze połączenie. Halo, dzień dobry, Ezoteriusz. Ty wariacie, czy... No jakiś dureń jak zwykle. Proszę Państwa, przedstawił nam się tutaj patafil jakiś, także nie bierzcie sobie tego do serca. Durnie zawsze się trafiają, w każdym programie praktycznie można by było ich wyłapywać. Słucham, dzień dobry. Dzień dobry, proszę Panie. Proszę Pana, ja się nazywam Nukwelą Kwata. Proszę Pana, niech Pan mnie tutaj wywróży, czy to jest dobre takie, jak ja mam dwójkę dzieci? Tak. I teraz takie pytanie, proszę Pana, czy to jest, jak ja mam dwójkę dzieci, czy one będą dobre dzieci w przyszłości, dobre ludzie? Takie? A jak te dzieci mają na imię? To jest Amir i to jest Engfala. Dobra, patrzymy, czy to będą dobre dzieci. Już tasujemy karty. Dobre dzieci, wyrosną z nich, bardzo dobre. Także bardzo magiczne dzieci się tutaj pokazują, bardzo magiczne. Ale panie, z czego to pan tutaj wynika? Bo to są takie no, dzieci, tak? Pan tam rozkłada jakieś karty, takie tutaj różne rzeczy. Z czego pan to wylicza, proszę pana, okej? Okay? Proszę pana, a z kart wyliczam, tutaj karta mag się pokazuje, karta król monet się pokazuje. Jeden dobra. Bardzo magiczny, do pieniędzy będzie miał pociąg, będzie dużo z pieniędzmi obcował. Król monet się tutaj pokazuje. Drugi natomiast karta mag może być jakimś prawnikiem nawet, także proszę bardzo. Jak on będzie magiem, on będzie tam wróżył. Może będzie magiem, jak najbardziej. Dobra, proszę pana, teraz tak, bo tylko... on plemieniu. To jest nasze plemienie Simbasa i oni generalnie palą czarodziejów. I teraz pytanie, czy on jak będzie magiem, to nie będą go palić. Nie będą go palić, na pewno. Nawet na pal go nie nabiją. Także spokojnie może sobie magować, może czary-mary uprawiać, może iluzje uprawiać. Oczywiście. Dobra, jest ok. Jak pana godność? Teraz bym się A proszę poczytać sobie. Pan wszystko jest wszystko jest napisane, biało na niebieskim. Coś jeszcze? A, już nam uciekł mag nam uciekł z wizji, proszę Państwa. No fajnie, dzisiaj się program zapowiada od samego początku dosyć wesoło. Tak korzystać. Jest kolejne połączenie. Halo, dzień dobry, Ezoteriusz. Halo, chciałbym zadać pytanie. Imię i datę urodzenia poproszę. Najpierw. Sebastian Draczyński. Imię tylko, wystarczy i data urodzenia. Aha, 3 maja 1895. O, to staruszku, to nie pod ten adres tutaj się dodzwoniłeś, także żegnam. No aha, dobra. I pytanie? No nie wiem właśnie. No, no to ja też nie wiem. Jeżeli nie wiesz, to tak jak ci mówię, lekceważysz swoje życie, drogi Sebastianie, będziesz jak ten Sebastian strzałami pokuty na męczennika wyrośniesz i będziesz narzekał na cały świat. Żegnam cię, wszystkiego dobrego ci życzę, pozdrawiam. I moi drodzy, jak widzicie, jak słyszycie, wesołków mamy wciąż. Jeszcze nie poszli spać, jeszcze siedzą... buszują po nocach, także proszę Państwa, jak widzicie, oni okupują linię, a Państwo, którzy potrzebujecie pomocy, siedzicie i nie wyprzedzacie takich śmieszków o to, co się tu dzieje. Ale jest pierwszy telefon. Dzień dobry, Ezoteriusz. Halo? Dobry. Dzień dobry. Słucham. Imię, datę urodzenia i pytanie, proszę. Hubę. Mam na imię Gajwer. Nie, no człowieku, jak ty nie wiesz, jak masz na imię, to ciężko z tobą się rozmawia.
Dobra, dziękujemy. Czekamy na widza, który ma pytanie. I moi drodzy, to jest program dla osób, które potrzebują pomocy. Śmieszki, żartowni się może przyjmiemy kiedyś innym razem. Dzwonić, żeby teraz zaczęły zadawać pytania, żeby teraz rozwiązywały swoje problemy. Proszę Państwa, jest kolejne połączenie. Halo, dzień dobry, Ezoteriusz. Siema. Siema, siema. Dobra, ale to nie ten program. Siema to był trochę inny program. Także żegnam bardzo wylewnie i czule i czekam tutaj na osoby, które chcą w swoim życiu zrobić jakiś fajny porządek. Jest kolejne połączenie. Dzień dobry, Ezoteriusz. Mam na imię Damian. Tak. Mam na imię Damian. No i datę urodzenia, panie Damianie, jeszcze proszę. 18.11.1983. Tak. I mam pytanie teraz zadać? No tak, no. Z pytaniami do mnie ludzie dzwonią generalnie, panie Damianie. Kiedy mi ty kurwa chuj... Ty gnoju parszywcu, jakiś bałwanie wydzwaniasz, no. Proszę bardzo, proszę Państwa, no zadzwoni taki kretyn, kołek nieociosany, idiota, który próbuje zaimponować, który próbuje usłyszeć swoje chamstwo na wizji w obecności tysięcy widzów. No proszę Państwa, gratulować polskiej młodzieży, takich ćwoków, takich debilów, takich bałwanów, którzy, proszę Państwa, potem będą mieć, przypuszczam, tytuł jakiś kupiony magistra czy jakiegoś innego człowieka z, teoretycznie z wyższym wykształceniem. No pogratulować polskiej młodzieży i trzeba ją rozjaśnić. Ktoś dzwoni. Dzień dobry, Ezoteriusz. Marcin, 1.12.1980 rok. Tak. Kiedy kurwa zgodzisz w brodę? Ty słuchaj, śmieciu, ty jesteś bez brody, jesteś jak krowa bez ogona, wiesz, chłopy bez brody są jak krowy bez ogona. I to jest dla ciebie takie przesłanie. Tak wyglądasz jak teraz, jakbyś bez majtek chodził. Musisz sobie zapuścić brodę. Drodzy Państwo, no popatrzcie, jeszcze nie poszli spać, jeszcze gdzieś banda takich głuptasów siedzi i nie zadaje pytania o siebie, nie pyta o to, jak w swoim życiu dokonać jakiegoś remanentu, jak naprawić swoje życie, siebie naprawić. Siedzi taki i myśli, co tu, jeszcze jaką głupotę wymyśleć. No cóż, drodzy Państwo, czekam na kolejne osoby. Geografa. Pierwszy telefon. Dzień dobry, Ezoteriusz. Ja chciałam rozmawiać z panem. Proszę bardzo, proszę rozmawiać ze mną. Halo? Ale proszę pana, ja chcę rozmawiać z panem. A proszę pani, a z kim pani rozmawia? Program. Ezoteriusz. Zapraszam panią, proszę się przedstawić, imię, datę urodzenia i pytanie. I proszę już mówić, bo traci pani czas. Nie, to dziękuję. Nie, no to ja pani również dziękuję. Bardzo mi miło, że pani zadzwoniła, ale nie chciała pani skorzystać. W ten sposób straciła pani szansę. Drodzy państwo, jak widzicie, niewierność ludzka, niewierny Tomasz zdarza się również w czasie naszego programu. Proszę pani, pozdrawiam panią, zachęcam. Być może pani już teraz wie, że to pani była tutaj na wizji w czasie jakiegoś marszu. Także proszę państwa, ale jest kolejny telefon. Halo, witam, Ezoteriusz. Minuty zabierasz pieniądze, złodzieje. Ha. Proszę mnie, czy Ezoteriusz jest wolny? Proszę pani, jest pani połączona ze mną, a pani mnie tu od złodziei wyzywa. Co pani sobie wyobraża? No, proszę rozmawiać, proszę imię, datę urodzenia. On jest wolny, nie odwiela, jak połączony, co pan mi pieprzy? No, ale mnie pani opieprza. No proszę pani, bo ja panią zaczynę opieprzać i wtedy będziemy się tutaj licytować. Złoty zostałam naciągnięta. Proszę pani. Bytowy. No proszę państwa, posłuchajcie, co pani ma do powiedzenia.
Kobieta została połączona i ona chce, żeby wróżbę jej zrobić, a ona się w tym czasie kłóci, awanturuje. Proszę mnie łączyć, wolny siedzi, nikogo nie ma, a ja czekam, a pieniądze są. Nie no, to jest po prostu masakra jakaś. Ludzie kochani, proszę pani, jest pani połączona, jest pani od wielu minut u mnie na wizji, ale pani zacietrzewiła się i pani krzyczy, zamiast zadać mi pytanie, dać imię swoje i datę urodzenia. No proszę państwa, szok. Kochani, macie teraz przykład tego, jak samemu człowiek wpada w stan totalnego zdenerwowania, przygnębienia. Jest połączenie. Ja zawsze proszę, proszę przyciszyć telewizor. Imię proszę, datę urodzenia i pytanie. Wojtek. Chodź w dupę, śmieciu. Proszę państwa, żerujące. No ale cóż, tak jak to widzicie, uroki programu na żywo, proszę państwa, więc różnego rodzaju element, że tak powiem, się dołączy, podłączy i uda mu się dodzwonić. Do Polsatu proszę imię. Moje imię Sebastian. I proszę bardzo, data urodzenia Sebastian. 27.96, okej. Proszę bardzo, jakie jest pytanie? Moje pytanie jest jednoznaczne. Ja mam pytanie. Ja jestem ciekaw, ile Biedronek mi się uda jeszcze okraść i kiedy wpadnę? Sebastian, no ale... Jak ja ci mam na takie pytanie powróżyć w telewizji? To pierwsza sprawa. No jak ci mam na takie pytanie powróżyć tutaj? To w ogóle. Drodzy państwo, no to też trzeba mierzyć takie, że tak powiem, siły na zamiary. Swoje własne. No drodzy widzowie, no jednak jesteśmy w programie telewizyjnym, no każdy może oglądać. Wiecie państwo, jak to jest, no nie każde pytanie się nadaje. Tutaj ja przede wszystkim dlatego nie mogę Sebastianowi otworzyć kart, bo Sebastian zrobił reklamę sklepu. A drodzy państwo, reklama jest zabroniona w telewizji, tutaj, jak dzwonisz do studia, bo my tu nie mamy lokowania produktu. Ja też państwu nie mogę podawać marek. Za to, że Sebastian podał markę, niestety jest to wbrew regulaminowi naszego programu, ja nie mogę kart otworzyć. Miesiąc? Panie Grzesiu, dzień i miesiąc! Dzień... Na 26.09. Dobra. I proszę bardzo, jakie jest pytanie? Pytanie jest szczególne. Proszę bardzo. Czy ktoś mi przyniesie piwo na kawę? Dobra. Zobaczymy. Czy ktoś Grzegorzowi przyniesie piwo na kaca? No już zobaczymy. Czy ktoś ci przyniesie piwo na kaca? Na kaca to jest dobry banan podobno. Banan jest dobry na kaca. Banany można jeść na kaca. Na kaca można wypić kawę z cytryną. Też jest podobno bardzo dobra kawa z cytryną. Na kaca i na kaca no kefir przecież. Albo maślanka. No to też jest dobre. I jajecznica. To jest dobre na kaca. No ale dobra, no zobaczymy, czy piwo ktoś przyniesie. Bo to piwo na kaca to jest tak clean cleanem, nie? Zobaczymy. Czy Grzegorzowi ktoś przyniesie piwo na kaca? Tak! Zadzwoń do kumpla, zadzwoń do kolegi. Przyniesie, tak. Twój kolega, taki dobry kolega, taki z Trygonu Ognia tutaj karty pokazują. Jego znaki zodiaku to jest baran, lew, strzelec. Mniej więcej w twoim wieku, Grzegorz. Przyniesie ci to piwo, bo nawet ma w lodówce, także on weźmie z lodówki i przyniesie. Zadzwonisz do niego, on jeszcze nie śpi. Może nawet teraz ci przynieś. Niedaleko mieszkacie siebie, także przyniesie. Przyniesie piwko na kacę, tak. Jest telefon. Witam serdecznie na antenie. Dobry wieczór. Krisowski, mam przyjemność. Nie rozmawiam z panem Chrisem, oszukaliście mnie. A dlaczego pani uważa, że pani ze mną nie rozmawia? A pan... No skoro pani stwierdza, że ją oszukaliśmy, no to niestety chciała być pani tutaj pewna siebie i się pani może spieszyła, że to stwierdziła, że ją oszukujemy. Kochani, a jednak się dozwaniacie, a jednak tutaj da radę zadzwonić. Taki kawał jeszcze dzisiaj.
taki jakiś, że nie wiem, czego nie spalę, bo nie wiem, czego dobrze pamiętam, ale spróbujemy. Drodzy, na taką dobrą niedzielę. Drodzy Państwo, przychodzi Jasiu do domu z koszem pełnym jabłek. No i mama się go pyta, tego Jasia: Jasiu, skąd ty masz tyle jabłek? A on mówi: no od sąsiada. A sąsiad wie, że ty te jabłka wziąłeś? A Jasio na to: no pewnie, że wie, bo przecież mnie gonił. No właśnie, drodzy Państwo. Taki Jasio był sprytny. No właśnie, drodzy widzowie, kto telefonuje po ostatnie minuty programu?